Cześć! W tym filmie pokażę, jak tanio i w prosty sposób można wykonać adapter pozwalający bezpiecznie mierzyć napięcie sieciowe w gniazdkach. Tą samą metodę będzie można zastosować do pomiarów w gniazdach trzyfazowych. Adapter będzie można też używać z oscyloskopem. Niektóre sądy oscyloskopowe mają już wbudowany dzielnik napięcia, np. razy 10 lub razy 100. Nie rozwiązuje to jednak problemu bezpiecznego podłączenia takiej sondy do napięcia sieciowego. Na ekranie klasyczny dzielnik rezystorowy. Wykorzystamy go do obniżenia napięcia do bezpiecznego poziomu. Aby poprawić bezpieczeństwo, nie będzie to jednak najprostszy dwurezystorowy dzielnik. W jaki sposób działa taki dzielnik? Na ekranie widzicie wzory. Nas najbardziej interesuje ten ostatni. Napięcie wyjściowe równa się napięcie wejściowe pomnożone przez R1 podzielone przez R1 plus R2. A upraszczając? Jeśli rezystory będą takie same, otrzymamy na każdym z nich połowę napięcia wejściowego. Jeśli różne, to napięcie wyliczymy, dzieląc rezystancję tego rezystora przez sumę rezystancji. Dla przykładu, jeśli będą 1 ohm i 9 ohmów, to na rezystorze 1 ohm otrzymamy napięcie 1/10 wejściowego, a na tym 9 ohmów 9/10 wejściowego. Taki dzielnik nie będzie jednak bezpieczny. Jedna sąd mogłaby mieć potencjał fazy, dlatego go zmodyfikujemy. Rezystor R1 zamieniamy na dwa rezystory. W ten sposób, aby suma rezystancji się nie zmieniła. A każda sąd będzie połączona ze stykiem gniazda przez rezystor o wystarczającej rezystancji, aby przy dotknięciu ograniczyć prąd do bezpiecznego. I to bez względu na to, jak podłączymy wtyczkę do gniazda. Przejdźmy do liczb. Ja użyję rezystorów 47 kOhmów i 43 kOhmy, które razem dają 90 kOhmów oraz 10 kOhmów. Wszystko połączone szeregowo da nam 100 kOhmów. A rezystor, na którym mierzymy? 10 kOhmów, czyli uzyskamy 1/10 napięcia wejściowego. Dlaczego tak duże wartości rezystancji? Dwa powody. Aby nie płynął duży prąd i wystarczyły rezystory małej mocy oraz aby zapewnić odpowiednio mały prąd, który mógłby popłynąć przez ciało. No to sprawdźmy, jaki maksymalny prąd może popłynąć w czasie dotknięcia. 230 V dzielimy przez najmniejszą wartość rezystancji, która może być do bolca, czyli 43 kOhmy. Daje nam to mniej niż 6 mA. Dla porównania, wysokoczułe wyłączniki różnicowo-prądowe reagują na prąd od 15 mA, a nasze ciało jeszcze zmniejszy ten prąd. Lutuję dzielnik, daję obcięte stare sondy do podłączenia multimetru. Użyję wtyczki, od razu mam obudowę. Ważne, aby dobrze zabezpieczyć przewód i same rezystory. Dla bezpieczeństwa najpierw podłączamy sondy do multimetru, a dopiero potem wtyczkę do gniazdka. Zobaczmy, jak to działa. Na sondach multimetru mamy 10-krotnie niższe napięcie niż w gniazdku. Dokładność naszego dzielnika i adaptera będzie zależała od tolerancji użytych rezystorów. Jeśli potrzebujecie większej dokładności, to użyjcie rezystorów o mniejszej tolerancji. Taki dzielnik można jeszcze rozwinąć. Na ekranie schemat wersji, na której można uzyskać 1/10 i 1/100 napięcia wejściowego jednocześnie. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.